dochodzi w dyskusji na temat Jana Pawła II, która w mediach publicznych w Polsce, w mediach społecznościowych wybuchła z gwałtownością, której nikt chyba jeszcze kilka dni temu nie przewidywał. A stało się to pod wpływem kilku impulsów, właściwie trzech, każdy odmienny od drugiego, ale wystąpiły one w dość bliskiej sekwencji czasowej, więc można je traktować jako swoisty taki tercet, który zorkiestrował te głosy w przestrzeni publicznej. Głosy bardzo różnorodne, często wykluczające się wzajemnie. I chciałbym w tych 10 minutach tę ożywioną debatę na temat dziedzictwa Jana Pawła II, jego samego, trochę uporządkować. Przypomnę, że chodzi o trzy rzeczy, a więc po pierwsze, dość zaskakujące jak na sposób postępowania i tempo postępowania Watykanu, surowe ukaranie zmarłego 16 listopada kardynała Gulbinowicza, który był już człowiekiem starym i schorowanym, 97-letnim, i spotkały go kary dość surowe, to znaczy zakaz występowania w insygniach biskupich, w przestrzeni publicznej, zakaz udziału w nabożeństwach, no i pochówek w katedrze nie mógł się odbyć, co w istocie rzeczywiście tak się stało. Po śmierci kardynała został pochowany, czy zostanie pochowany w sposób prywatny poza katedrą. Ta sprawa zbulwersowała wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy zapamiętali kardynała Gulbinowicza jako człowieka niezwykle otwartego, sprzyjającego opozycji demokratycznej, brał udział w takim spektakularnym przechowaniu milionów złotych dla opozycji demokratycznej, wspierał we Wrocławiu właśnie opozycję demokratyczną, więc ta kara spadła jak grom z jasnego nieba dla tych, którzy go bardzo cenili. Przypomnijmy, że był również odznaczonym najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Ta kara ma związek, choć tego w komunikacie lakonicznym nuncjatury nie było mowy, ze względu na oskarżenia o krycie księży pedofilów i również dopuszczanie się przez samego kardynała takich aktów przestępczych. Drugą sprawą, wydarzeniem medialnym tym razem była emisja 10 listopada reportażu w TVN24 zatytułowanego Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza. Ten reportaż miał już dwumilionowe bodajże odsłony. Jest bardzo żywo komentowany w mediach społecznościowych, również w różnych artykułach się różni ludzie na ten temat wypowiadają. Bohaterem jest właśnie kardynał Dziwisz, który przez dekady był bardzo blisko związany z kardynałem Wojtyłą najpierw, a potem od 78 aż do jego śmierci z papieżem Janem Pawłem II. Sugestie i dość wyraziste oskarżenia pod adresem Dziwisza są takie, że utrudniał dostęp informacji na temat pedofilii w kościele i utrudniał również przepływ informacji między ofiarami i papieżem. Wymienia się w tym kontekście notorycznego przestępcę, założyciela Legionistów Chrystusa Maciela Marcello Degolado. Mówi się również o dziwnej karierze kardynała Grera z Wiednia, a przede wszystkim o kardynale
Teodorze Makarmiku, który w 2000 roku, mimo ciążących na nim oskarżeniach i podejrzeniach o molestowanie młodych mężczyzn, seminarzystów w podległym mu seminarium, kardynałem został z decyzji i woli Jana Pawła II. Ten fakt, który został nagłośniony 2 lata temu w Stanach Zjednoczonych, doprowadził do dymisji, degradacji McCarmicka, który nie tylko został pozbawiony godności kardynalskiej, ale również wydalony ze stanu kapłańskiego. Po 2 latach ukazał się tak zwany raport McCarmicka, w którym na ponad 400 stronach jest opisana dokładnie jego biografia, jak i zaskakująca dla wielu i skandaliczna kariera w Kościele katolickim. Te trzy fakty sprawiają, że wielu publicystów, ale również wielu księży, nawet biskupów, podejrzewają, że rządy Jana Pawła II w Kościele nie były bez cienia, że były, no właśnie, miały jakby inną twarz, ciemniejszą, mniej znaną. Jest to tym bardziej kłopotliwe dla Watykanu, że ten raport został sporządzony na wyraźną prośbę papieża Franciszka. I w jego podtytule chodzi o to, żeby dokładnie opisać, co Watykan wiedział i jak były podejmowane decyzje w sprawie nominacji wspomnianego byłego już księdza i kardynała McCarmicka. Teraz może zacytuję zdanie, które napisał do mnie kolega szkolny, któremu podesłałem jeden z programów, no, takich właśnie publicystycznych, w których redaktor Tomasz Sekielski pytał mnie o te właśnie sprawy. I to jest program 12-minutowy i kolega po obejrzeniu tej rozmowy ze mną napisał tak. Staszku, teraz twoje wypowiedzi na temat Jana Pawła II już nie powodują takiego oburzenia jak dawniej. Dawniej to znaczy jeszcze za życia Jana Pawła II, ja i wielu innych wypowiadaliśmy się krytycznie na temat bezkrytycznego kultu, jakim był otoczony Jan Paweł II, a zwłaszcza po jego śmierci od 2005 roku. Do dzisiaj w Polsce ten kult trwał. Już chyba można użyć czasu przeszłego w sposób nienaruszony. I te trzy wydarzenia, o których wspomniałem, choć różne, jednak wspólnie sprawiły, że również w mentalności wielu Polaków pojawiły się rysy na pomniku spiżowym Jana Pawła II. Co o tym wszystkim sądzić? Otóż są tacy, którzy uważają, że próby podważenia świętości i tego wymiaru wręcz heroicznego postaci Jana Pawła II są nieuzasadnione. Że tak naprawdę te wszystkie opisane w mediach i w tym raporcie watykańskim sprawy dotyczą złego funkcjonowania, dysfunkcji tak naprawdę jego otoczenia, że tak naprawdę papież o niczym nie wiedział, a on sam z wielką mocą i siłą i zdecydowaniem sprawy pedofilii tępił, wręcz zaostrzał te dyscypliny, regulacje watykańskie i wszelkie próby podważania jego nieskazitelności są wyrazem złej woli, niektórzy mówią wręcz o kłamstwach. Pojawia się również w tym kontekście moje nazwisko jako kłamcy. Nie biorę tego do siebie. Uważam, że w dużym stopniu ludzie, którzy całe życie żyli w blasku świętego Jana Pawła II, przeżywają prawdziwą traumę i ja ich rozumiem.
Jednak wydaje mi się, że nadszedł czas, żeby odpowiedzieć sobie jasno, że również święty Jan Paweł II był człowiekiem, popełniał błędy i być może ta wielka lekcja takiego oczyszczenia tej pamięci sprawi, że ludzie wierzący znowu będą koncentrować się bardziej na Bogu, na Jezusie Chrystusie Zbawicielu, a nie na jego przedstawicielach, choćby tak prominentnych jak Karol Wojtyła.